Dzień dobry. W tej edycji zajmiemy się nie mniej słynnym pistoletem maszynowym niż w poprzednich programach, a mianowicie brytyjskim Stenem o charakterystycznej, rozpoznawalnej przez większość osób konstrukcji. W efekcie kampanii 1940 roku we Francji Brytyjczycy dostrzegli użycie przez Niemców pistoletu maszynowego MP40, MP38 i MP40 i stwierdzili, że jest to broń, która ma przed sobą pewnego rodzaju przyszłość. Im wtedy brakowało dokładnie tego rodzaju broni w uzbrojeniu wojsk. Przyparta do muru Wielka Brytania tak naprawdę nie od razu myślała o pełnoskalowym konflikcie, pełnoskalowej inwazji kontynentu i odbijaniu okupowanej przez Niemców Europy. Na początku miała zająć się tak naprawdę operacjami specjalnymi, różnego rodzaju wypadami na wybrzeże okupowanej przez Niemców Francji. I do tego właśnie potrzebny jej był taki pistolet maszynowy. Stąd pewnego rodzaju cechy tej broni, które miały ułatwiać użycie w skrytych walkach zasadzki. Między innymi właśnie boczny magazynek. Jest to pokłosie co prawda jeszcze I wojny światowej i walki z okopu, gdzie przedpiersie utrudnia użycie pistoletu maszynowego czy broni z magazynkiem skierowanym w dół, ale z drugiej strony leżący żołnierz w zasadzce również tego rodzaju bronią posługuje się sprawniej niż tą, która w dół ma skierowany magazynek. Drugą cechą pistoletu maszynowego Sten miała być maksymalna prostota oraz możliwość produkowania przez wytwórców, którzy normalnie z bronią nie mają nic wspólnego. Stąd różnego rodzaju elementy, które adoptowano do tego rodzaju konstrukcji, mogły być wykonywane przez zakłady, małe zakłady, które specjalizowały się tylko i wyłącznie w produkcji pewnych elementów wyginanych, tłoczonych bądź spawanych. Pistolet maszynowy Sten wykonany jest całkowicie, jak widać, z metalu. Jego cechami charakterystycznymi są boczny magazynek, tutaj 30-nabojowy, który wyjmujemy. Cechą istotną była przekręcane gniazdo magazynka, ale inaczej niż dotychczas bardzo często się wydawało, cecha ta była potrzebna nie w eksploatacji, tylko i wyłącznie w składowaniu i transportowaniu. Po prostu w skrzynię transportową tak ustawionych pistoletów maszynowych wchodziło więcej niż takich, które miałyby na stałe osadzone gniazdo magazynka. Żeby rozłożyć pistolet maszynowy Sten do czyszczenia, trzeba było zdemontować tą kolbę, która też miała charakterystyczny kształt wycięty z pręta, po to, żeby po prostu była tańsza. Bez kolby właściwie ze Stena nie można było strzelać, nie było tego chwytu, który tutaj możemy zauważyć. Następnie trzeba było wepchnąć sprężyną powrotną, przekręcić jej oporę i wyciągnąć. Tutaj widzimy, wychodzi sprężyna powrotna z oporą, a następnie wyciągnąć rączkę zamka, wysunąć trzon zamkowy i broń była gotowa do czyszczenia. Można jeszcze było ściągnąć osłonę mechanizmu spustowego po to, żeby się dostać tutaj, ewentualne brudy wyciągnąć, które się tutaj zbierały. Resztę już należało raczej zostawić na poważniejsze czyszczenie w koszarach czy ewentualnie zakładzie rusznikarskim, ale to wystarczyło. Można jeszcze było odkręcić lufę i ją wyciągnąć i to jest właśnie lufa do Stena. Około 20 cm długości, stosunkowo krótka, ale przy broni, której założeniem było działanie najwyżej do 200 metrów, było to wystarczające. Teraz złożymy w odwrotną stronę, czyli osadzimy lufę. Składamy i broń już jest właściwie gotowa do użycia w tym momencie i napięta do strzału. W poprzednich pistoletach maszynowych zwracaliśmy uwagę na zabezpieczenia zamka w przednim i tylnym położeniu. W Stenie również to występowało, chociaż nie od początku. Pierwotne było wycięcie zabezpieczające w tylnym położeniu w postaci takiego właśnie w kanału, do której się wprowadzało rączkę zamka i w tym momencie pistolet był zabezpieczony. Pierwotnie to było jedyne zabezpieczenie, później wykonano wycięcie w komorze zamka po to, żeby rączkę zamka można było wbić do środka i przechodzący przez ten otwór koniec blokował zamek w przednim położeniu, niemożliwe było jego ruszenie. To zabezpieczało przed ewentualnym ruchem zamka swobodnego przy jakimś wyskakiwaniu czy gwałtownym zawadzeniu o występujące elementy zewnętrzne i przesunięciu zamka na tyle do tyłu, żeby cofając się wybrał jeden nabój z magazynka i doprowadził do niekontrolowanego odpalenia.
Boczny magazynek oczywiście skłania do pewnych takich teatralnych troszeczkę gestów, a mianowicie przy strzelaniu trzymaniu za magazynek bądź ewentualnie za gniazdo magazynka. Regulaminowy sposób posługiwania się sterem był trzymaniem za przednią osłonę lufy i oparciu gniazda magazynka na nadgarstku lewej ręki w ten sposób. I tak wskazywał regulamin. W praktyce oczywiście bywało różnie, ale trzymanie w każdym razie za magazynek bezpośrednio broni powodowało, że ewentualnie podawanie naboi nie było, mogło być bardzo pewne i powodować do ich przekoszenia przed komorą nabojową i zacinania broni. Stąd jeżeli już należało trzymać za gniazdo magazynka. Ten charakterystyczny kształt stena, który tutaj widzimy, trochę toporny i nie do końca może wygodny, szczególnie przez tą kolbę, w pewnym momencie został troszeczkę złagodzony, a mianowicie pod koniec 1942 roku wprowadzono kolbę o nieco innym kształcie, wyginaną z cełownika, którą montowało się dokładnie w ten sam sposób. Chwyt nieco był łatwiejszy, ponieważ tutaj odpowiednio wyprofilowany kształt jakby szyjki kolby sprawiał, że był on przyjemniejszy. Po drugie, kolba sama w sobie była nieco przyjemniejsza w użyciu, ułatwiała strzelanie ewentualnie z biodra, czy trochę poprawniejsze oparcie o ramię. W pełni przygotowany do działania sten załadowanym magazynkiem ważył troszeczkę ponad 4 kg, czyli się mieścił po prostu w standardowych kategoriach masowych ówczesnych pistoletów maszynowych. I dzięki temu prawdopodobnie zyskał właśnie tą popularność. Jego niewielka cena, niektórzy oczywiście różnie ją oceniają, poglądy są tutaj dosyć rozbieżne, ale w granicach niecałych 2 funtów sprawiała, że rzeczywiście Brytyjczykom było stosunkowo łatwo dużą ilość tej broni wyprodukować i zasilać ją oprócz własnej armii również ruchy zbrojnego podziemia w całej prawie że okupowanej Europie.